Legenda o smoku wawelskim. Czy wiesz, że pierwszy człowiek pojawił się na terenie dzisiejszego Krakowa ponad 200 tysięcy lat temu? Kraków jest miastem, które posiada bardzo bogatą, wielowiekową historię. Z jego początkami wiąże się wiele wspaniałych i ekscytujących legend. Sama nazwa miasta pochodzi od imienia kraka, który je stworzył. Najpierw był to gród krakowski. Krak był królem uwielbianym przez poddanych. Rządził sprawiedliwie i mądrze. Niestety, gród krakowski nie zawsze był bezpieczny. Legenda głosi, że pewnego dnia w jamie na zboczu wawelskiego wzgórza zamieszkał ogromny jaszczur. Miał wielkie, przerażające cielsko. Był cały pokryty łuskami. Poruszał się na czterech łapach, miał ogromne pazury, a z jego paszczy buchał płomień. Smok wychodził ze swojej jamy, palił domostwa, pożerał owce i krowy, niszczył pola i zasiewy. Każdego dnia swoim przerażającym rykiem przypominał o sobie mieszkańcom. Budził postrach w całym mieście. Wszyscy bali się, że zostaną ofiarami tego potwora. Smok im więcej jadł, tym stawał się bardziej żarłoczny. Spowodowało to, że mieszkańcom zaczął grozić głód. Było coraz mniej żywności i panował coraz większy strach. Część społeczeństwa spakowała swoją resztkę dobytku i uciekała w poszukiwaniu innego miejsca do życia. Miasto powoli pustoszało. Ci, którzy zostali, byli coraz bardziej przerażeni. Tracili przez smoka coraz więcej dobytku. Bezradny król zwołał doradców, żeby sprowadzili do grodu krakowskiego najlepszych i najsilniejszych rycerzy. Obiecał, że kto pokona smoka, ten w nagrodę dostanie rękę jego córki. Swoich sił ze smokiem próbowali też co odważniejsi mieszkańcy. Jednych kusiła nagroda za zabicie potwora, innych sława. Każdy, kto jednak pojawiał się w jaskini, był natychmiast pożerany. Zmaganiom mężnych wojowników przypatrywał się skromny szewc, zwany Skubą. Każdego dnia przychodził w pobliże jamy i przypatrywał się, w jaki sposób rycerze walczą ze smokiem. Cały czas zastanawiał się, jak można go pokonać. Wiedział, że nie pokona smoka siłą, przecież był wątły. Nie miał nawet miecza ani umiejętności posługiwania się nim. Nagle patrząc na jamę, olśniło go. Hurra! Już wiem! Pomyślał, że właśnie wpadł na idealny pomysł, jak zabić smoka. Postanowił od razu podzielić się tym z królem. Czym prędzej pobiegł do zamku. Dostać się tam nie było łatwo. Starano się chronić króla, zwłaszcza w tej ciężkiej i niebezpiecznej sytuacji. Mimo że wcześniej bywał w zamku, by mierzyć stopy dworzanom, robiąc dla nich buty, nikt go na początku nie rozpoznał. Wpuśćcie mnie do króla! Skuba, pewien, że ma idealny plan na pokonanie smoka, postanowił zawalczyć i za wszelką cenę dostać się prosto do króla. Jestem Skuba, szewc! Przychodzę w sprawie smoka! Zdanie to brzmiało jak zaklęcie otwierające drzwi do zamku. Wszyscy byli tak zdesperowani, że natychmiast zaprowadzono Skubę do króla. Panie, nie jestem rycerzem, a zwykłym szewcem. Jednak kocham Kraków i obiecałem sobie, że znajdę sposób na pokonanie smoka. Myślę, że mam pomysł. Król litościwie spojrzał na Skubę. Jego ciało było wątłe. Nie przypominał w najmniejszym procencie rycerza ani walecznego obywatela. Wielu już próbowało, wiele żyć się zmarnowało. Jak chcesz go pokonać? Sprytem! Zaufaj mi, panie. Król poczuł, że nic nie traci. Wszak nie ma i tak pomysłu, jak zabić smoka, a wszystkie nadzieje i sposoby się kończą. Rób, co ci serce mówi. Skuba z miejsca pobiegł szybko na targ i kupił barana. Wyjął wszystkie jego wnętrzności i przez całą noc ciężko pracował i zszywał kukłę. Kiedy tylko skończył, wypełnił ją siarką, którą zdobył z kamieniołomów i od razu zaniósł ją pod jamę smoka. Ustawił barana tak, aby wyglądał jak prawdziwy. Wystarczyło teraz czekać, aż smok się obudzi. Ludzie zaczęli wchodzić na mury miasta, aby lepiej widzieć bestię. Nagle rozległ się bardzo głośny, przeraźliwy ryk.
Smok, zwabiony widokiem smacznej przekąski, wybiegł z jamy, szybko porwał barana i go zjadł. Wszyscy w skupieniu przyglądali się, co się wydarzy. Skuba, schowany za kamieniem, czuł, jak mocno bije mu serce z emocji. Nagle Smok dostał ataku szału. Zaczął uderzać ogonem na boki, niszczył wszystkie domy w pobliżu. Miotał się, rzucał, siarka zaczęła parzyć jego brzuch. Smok zaczął zionąć prawdziwym ogniem. Był wściekły i agresywny. Szybko zbliżył się do Wisły i chcąc uśmierzyć palący ból, zaczął pić z niej wodę. Pił, pił i robił się coraz większy i większy. Brzuch mu nabrzmiał niczym balon, aż w końcu Smok pękł. Ludzie zaczęli wiwatować i w przypływie szczęścia rzucili się, by podziękować Skubie. Stał się ich bohaterem. Król, szczęśliwy, że szewc zabił Smoka, obiecał mu w nagrodę rękę swojej córki Wandy. Księżniczka przystała na to z radością. Wesele trwało tydzień. Wszyscy się radowali. Nigdy wcześniej w mieście nie było takiego świętowania. Skuba z kawałków smoczej skóry zrobił królowi nowe trzewiki w prezencie. Były to buty wyjątkowe, mocne i nie do zdarcia. A szewczyk z królewną żyli długo i szczęśliwie. Czy wiesz, że w Krakowie można spotkać Smoka Wawelskiego? Jego rzeźba została osadzona przy Wzgórzu Wawelskim obok obecnego wyjścia ze Smoczej Jamy. Smok ten wciąż zieje ogniem. Czy pamiętasz, kto był dobrym, a kto był złym bohaterem tej legendy? Na pewno umiesz wyobrazić sobie wielkiego smoka. Jeżeli masz kartkę i kredki, narysuj go.